panowie oficerowie, żołnierze. Żołnierze, którzy służycie dla Polski tu w Afganistanie. Żołnierze, którzy poświęcacie swój czas, zdrowie i gotowość oddania życia tu w Afganistanie. Żołnierze, którzy zdecydowaliście się na tę najtrudniejszą z ofiar i najtrudniejszą ze służb. Tu, w górach Afganistanu. To zaszczyt dla mnie. Móc tutaj być. Dzień potem, gdy obchodziliśmy bardzo szczególne święto, bardzo szczególny dzień pamięci. Dzień pamięci o tych, którzy polegli za ojczyznę, którzy polegli na misjach na całym świecie. Ale dobrze wiemy, że ten dzień został ustanowiony właśnie ze względu na tych, którzy oddali życie ojczyźnie tu, gdzie wy dzisiaj jesteście, w Afganistanie. Powiedziano niedawno, że żołnierz nie umiera. Żołnierz oddaje życie ojczyźnie. To prawda. To prawda dlatego, że żołnierz to taki człowiek, który uznaje, że życie nie należy do niego, należy do Polski. I on jest gotów, wybierając nie zawód, wybierając tę służbę, tę misję życiową, gotów jest to życie ojczyźnie poświęcić w sensie najbardziej dosłownym. Pamiętamy o wszystkich, którzy to życie poświęcili. Wspominamy ich, przypominamy sobie ich twarze, ich losy. Przypominamy sobie, jak do tego doszło. Przypominamy sobie nasz ból, a także ten moment, kiedy mówiliśmy, nigdy więcej do tego nie dopuścimy. Dlaczego mnie tam nie było? Dlaczego nie umiałem wtedy pomóc? W czym zawiedliśmy, że do tego doszło? Można by na to odpowiedzieć tak. W niczym nie zawiedliśmy. Śmierć żołnierska to jest los, z którym trzeba się niestety liczyć. Wasza decyzja, która was tutaj przywiodła, jest właśnie taką największą ofiarą i największą decyzją, jaką człowiek może w ogóle podjąć. Wigilia Bożego Narodzenia przypomina nam o bardzo wielu różnych kwestiach, o bardzo wielu różnych sprawach. Najprościej powiedzieć, że przypomina nam dom rodzinny. Ale domem rodzinnym żołnierza jest armia, ale domem rodzinnym żołnierza są jego bracia żołnierze. Są także właśnie ci wszyscy, którzy polegli. I dlatego bliskość, która była przecież nieprzemyślana, niezamierzona, ale dobrze, że ten dzień pamięci o naszych bohaterach, którzy polegli, jest tak blisko i tak ściśle związany z Wigilią Bożego Narodzenia. Bo przypomina nam także o tym, co jest w świętach Bożego Narodzenia, poza uczuciem, poza ciepłem myśli o rodzinie, najważniejsze, o nadziei. Bo to jest właśnie istota świąt Bożego Narodzenia. Wcielenia się Boga w ciało człowiecze niesie nieprawdopodobną nadzieję.
która dla nas, dla chrześcijan, jest nadzieją także na życie wieczne. Ale jest też przede wszystkim nadzieją na codzienne wstawanie z każdego błędu, na codzienne umacnianie naszego męstwa, naszej zdolności działania na rzecz ojczyzny i na rzecz bliźnich. Wy działacie tutaj, służycie, poświęcając swoje życie bliźnim Afgańczykom, poświęcając swoje życie ludziom, których przecież nie znacie i z którymi nie łączą was żadne więzy pokrewieństwa, a nawet często trudno jest znaleźć więzy łączące nas w sensie kulturowym. Ale są oni naszymi braćmi, dla których chcemy pracować, by mogli żyć w pokoju, by mogli żyć bezpiecznie, by mogli odbudować swój kraj. A równocześnie służycie Polsce, a równocześnie sprawiacie, że imię polskiego żołnierza jest znowu na ustach całego świata. Jest znowu wypowiadane z dumą, czcią i podziwem. Jesteśmy z tego względu także my w Polsce, my w kraju, rząd Rzeczpospolitej, w imieniu którego dzisiaj do was mówię, pani premier Beata Szydło, pan prezydent, jesteśmy waszymi dłużnikami. Tak jak waszymi dłużnikami jest cały naród. Naród, który dzięki waszej służbie może się czuć bezpieczny. Może powiedzieć, rzeczywiście korzystamy z pomocy naszych sojuszników. Będziemy razem działali i razem się bronili przed każdym agresorem z wojskami amerykańskimi i wojskami NATO. Ale będziemy to realizowali dzięki naszym braciom, dzięki naszym ojcom, tym, którzy służą w Afganistanie, tym, którzy razem z armią amerykańską i innymi armiami sojuszniczymi tutaj są gotowi przelewać krew, tutaj są gotowi służyć innemu narodowi, narodowi afgańskiemu. Pomagacie im. Odtwarzacie ich armię, odtwarzacie ich policję, odtwarzacie ich administrację. Tym samym budując armię, administrację, policję i bezpieczeństwo Polski. Chcę, żebyście każdego dnia, w każdym momencie, wtedy, kiedy będzie najtrudniej, pamiętali o tym, że naród polski wie, jak wiele wam zawdzięcza. Kiedyś, podczas II wojny światowej, o polskich lotnikach powiedziano, że nigdy tak niewielu nie dało tak wiele, tak wielu. Dzisiaj o was trzeba powtórzyć to samo. Jest was niewielu, ale daliście wiele całemu narodowi polskiemu. Pamiętajcie o tym także wtedy, gdy będziemy się dzielili opłatkiem, gdy będziemy dzielili się nadzieją Bożego Narodzenia, gdy będziemy dzielili się tą radością płynącą z tego, że Słowo stało się ciałem. Pamiętajcie o waszej determinacji, ale także o dumie, jaką przynosicie całemu narodowi polskiemu. My o tym nigdy nie zapomnimy. Dobrych, wesołych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia wam życzę. Dziękuję.